dobry, cześć, witajcie w to przepiękne sobotnie popołudnie. Mamy tak fantastyczną pogodę w Kolonii, 22 stopnie, słońce, niebieskie niebo. Po prostu człowiekowi aż chce się żyć. I aż ciężko jest mi uwierzyć, że za parę dni będzie listopad, a dzisiaj tak naprawdę można pójść się opalać. Nie no dobra, może trochę przesadziłam, ale naprawdę pogoda jest totalnie niepaździernikowa. Ja z wielką chęcią mogę mieć taką pogodę przez cały rok, naprawdę nie obraziłabym się, ale z drugiej strony powiem wam, że no 20 parę stopni pod koniec października to jest chyba dosyć alarmujący znak, że zmienia nam się klimat i wiecie, chwilowo jest fajnie, bo jest ciepło, wszyscy się cieszą, można pójść na spacer, rower i spotkać się ze znajomymi, ale wydaje mi się, że patrząc na tą sprawę bardziej tak szeroko, nie wydaje mi się, że powinniśmy się aż tak bardzo cieszyć, no ale cóż, dobrze, nie będę się tutaj zagłębiać w jakieś klimatyczne problemy, bo nie jestem od tego specem. Słuchajcie, wszyscy moi znajomi pojechali na wycieczkę do Berlina, ja byłam trochę leniwa i po prostu nie wyrobiłam się z deadline'em, jeśli chodzi o zapisy na tę wycieczkę. Także zostałam w Kolonii, natomiast powiem wam szczerze, że w ogóle na tym nie ubolewam, bo jak wiecie, jestem osobą, która lubi swoje towarzystwo i dla mnie nie jest problemem spędzenie całego weekendu sama ze sobą. Ja po prostu potrafię sobie znaleźć jakieś zajęcie. I tak też jest w dniu dzisiejszym. Pierwsze moje zajęcie na dzisiaj to oczywiście nagrywanie tego filmu, ale też mam w planach kilka innych rzeczy. Przede wszystkim dzisiaj jest w Kolonii festiwal wegański, czego tak za bardzo się w sumie nie spodziewałam, ale ja bardzo takie eventy, wydarzenia lubię, także z wielką chęcią się tam przejdę. Muszę też pójść na małe zakupy z tego względu, że postanowiłam iść dzisiaj upiekę ciasto. Taka ze mnie kucharka, ale powiem wam, że naprawdę tutaj ja gotuję tak często jak nigdy dotąd w moim życiu. Ale to chyba całkiem pozytywne wieści, w szczególności dla mojego przyszłego męża. Także festiwal wegański, zakupy, ciasto, pranie i na pewno też trochę nauki, bo korzystam z tego, że nikt mi nie przeszkadza, nie ma żadnych imprez, wychodzenia do klubów, więc mogę się trochę skupić na tym moim studiowaniu, bo chyba czas najwyższy, za miesiąc już egzaminy, a ja generalnie tak się troszkę rozleniwiłam przez ostatnie dwa miesiące, ale no, mam nadzieję, że teraz będę w stanie to wszystko nadrobić. Stylówka faktycznie jakbym była taką typową turystką w Kolonii, ale w sumie dwa miesiące tutaj to jeszcze nie tak dużo, mogę nazywać się wciąż turystką. Spodnie, moi drodzy, o które zawsze pytacie, są ze Stradivariusa. Ja je kupiłam rok temu, ale widziałam, że w tym roku również były w sprzedaży. Na stopach moje ulubione superstary, trochę brudne, nie patrzmy na to. Sweterek z nowej kolekcji z Pull & Bear. No i plecak, no bo jestem turystką. Nie mogę się po prostu napatrzeć na tą dzisiejszą pogodę. Jest tak pięknie, aż musiałam po prostu zejść na bok z ulicy, bo nagrywając całkowicie mnie prześwietlało. Tak mocne jest dzisiaj słońce. Słuchajcie, teraz kierunek Zülpicher Straße, czyli miejsce naszego wegańskiego festiwalu. Ja, jak wiecie, weganką nie jestem, nie jestem nawet wegetarianką, ale bardzo lubię próbować takich wegańskich specjałów, smakołyków. No i ogólnie jestem bardzo otwarta na takie nowe smaki. Także idziemy i zobaczymy, czy coś tam ciekawego i dobrego znajdę. Mam nadzieję, że może mnie to tak troszkę zainspiruje do gotowania jakichś nowych wegańskich posiłków, no zobaczymy. A tak jeszcze w ogóle nawiasem mówiąc, informacja o Kolonii. Mogę być teraz waszą przewodniczką po tym mieście. Zülpicher Straße jest taką najbardziej imprezową ulicą Kolonii. Wszelkie kluby, bary znajdziecie właśnie tam. Tutaj już od jakiegoś półtora tygodnia mamy remont niektórych przystanków transportu publicznego. Oczywiście na moje wielkie szczęście są to te przystanki wokół mojego akademika. Także ja teraz wszędzie po prostu chodzę na piechotę. Niemniej jednak jest to raczej coś, co bardzo mnie cieszy, a w szczególności moją kondycję fizyczną, która raczej do najlepszych nie należy. To jest w ogóle bardzo ciekawe miejsce w Kolonii. Taki jakby bar połączony ze sklepem monopolowym i każdego wieczora po prostu spotyka się tu mnóstwo ludzi. Więc jeśli chcecie sobie zrobić taki, powiedzmy, biforek przed pójściem do klubu, to
To jest dobre miejsce. Nazwijmy to moim lunchem. Wziąłam sobie małego wrapa z falafelem oraz, wracając do mojej tureckiej podróży, baklawę. I co ciekawe, zapłaciłam za to niecałe 3 euro. Jak na Niemcy to jest naprawdę bardzo, bardzo tanio. Festiwal to jest zdecydowanie za dużo powiedziane, bo moim wyobrażeniem był, wiecie, jakiś taki ryneczek, plac, food trucki i generalnie coś dużego. A tutaj się okazało, że jest to jedna knajpka, taka kawiarnia, w której nawet nie było żadnej informacji o tym, że jest to festiwal wegański. Także nie za bardzo wiem, co tutaj się wydarzyło. Natomiast nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo zaraz obok znalazłam bardzo fajną, również wegańską miejscówkę, Veganland, gdzie zjadłam lunch za niecałe 3 euro. Czy to jest w ogóle możliwe w Niemczech? Jak się okazuje, tak. Jedzenie bardzo mi smakowało, także na pewno nie jest to mój ostatni raz w tym miejscu i zjadłam baklawę, która smakowała dosłownie tak samo jak w Turcji. Była tak samo słodka i chyba już dzisiaj nie tnę żadnych słodkości, oprócz mojego ciasta, także właśnie w temacie ciasta idziemy do supermarketu. Rewe to tutaj najpopularniejszy market, który przyrównałabym do chyba naszej Biedronki, bo znajdziecie go dosłownie na każdym rogu. Wezmę gruszki, bo chciałabym je upiec w piekarniku pod kruszonką. Szczerze powiedziawszy, nigdy czegoś takiego nie robiłam, ale jak tak o tym myślę, to wydaje się być dosyć smakowite. O! To jest to, czego potrzebuję najbardziej. Naszą mnie na takie zabawy w kuchni, bo widziałam ostatnio na Instagramie Olur ciasto pomidorowe i jak je zobaczyłam, to od razu stwierdziłam, że muszę coś takiego zrobić. Olur wzięła przepis z bloga Jadłonomii. Ja zrobię tak samo. Składniki na jedną keksówkę, którą posiadam, także wspaniale. Pomidory mamy, banana mamy, olej oraz cukier. Co my tutaj musimy w ogóle zrobić? Piekarnik rozgrzać do 180 stopni, do wysokiego naczynia blendera. Ja, moi drodzy, jestem na Erasmusie, także nie posiadam tak technologicznie zaawansowanych urządzeń, ale jakoś sobie poradzimy bez niego. Dodać szklankę pomidorów z puszki i dokładnie zmiksować. Później dodajemy banana, olej i cukier. No dobra, no nie wydaje się to być jakieś bardzo skomplikowane. Piekarnik 180 stopni. Zawsze się obawiam, auha! Czy ja w ogóle muszę to miksować? A, no dobra, chyba jednak muszę. Jak ze starych dobrych czasów, poradzimy sobie za pomocą widelca. Powiem wam tak nieskromnie, że to, co tutaj gotuję i przygotowuję w kuchni, to aż przechodzi moje najśmielsze oczekiwania. Bo ja nigdy dużą kucharką nie byłam, a tutaj to po prostu codziennie jakieś nowe rzeczy. Przy czym tutaj też mi jest łatwiej, bo bardzo często jadam z kimś. No a też dużą część potraw jest łatwiej przygotować dla więcej niż tylko jednej osoby. Bardzo się cieszę, że ten Erasmus ma również pozytywny wpływ na moje umiejętności kucharskie. Nie tam tylko, wiecie, na język angielski, ogólnie na moje studiowanie, ale również na takie rzeczy jak na przykład jedzenie. To samo robię z bananem, czyli muszę go całkowicie rozgnieść, żeby była to troszkę taka imitacja blendowania. Generalnie trochę się czuję tak, jakbym robiła ciasto bananowe, które, nawiasem mówiąc, jest bardzo dobre. Jeśli jeszcze nigdy nie próbowaliście, to zdecydowanie polecam wam je zrobić, bo jest totalnie łatwe w przygotowaniu. Jezus, jakie to jest dobre! O mój Boże! Okej, dobra. Moi drodzy, chyba to ciasto może być naprawdę całkiem niezłe. Co teraz? Osobno w dużej misce dokładnie mieszać wszystkie suche składniki. Jedna łyżeczka imbiru. I jedna łyżeczka cynamonu. Coś jeszcze? Okej, wszystko. No dobrze, wspaniale, wspaniale. Do suchych składników wlać mokre i krótko wymieszać. To jest chyba najdziwniejsza rzecz, jaką ja w życiu piekłam. Cała torba ubrań i pościeli, chyba czas na jakieś pranie. Ciasto powinno być już gotowe, bo minęło 45 minut.
Jest bardzo puszyste, co mnie cieszy, bo ja takie ciasta lubię. Mam nadzieję, że w środku nie jest surowe. No i za jakąś godzinkę, dwie, jak już ostygnie, będziemy próbować. Zjadłam przed chwilą kolację, także teraz czas na deser. Wygląda to jak ciasto marchewkowe, ale wręcz tak powiedziałabym sztucznie marchewkowe, bo jest tak pomarańczowe. Tutaj spód mi się troszkę zjarał, ale myślę, że to raczej nie powinno popsuć smaku. No dobra, próbujemy. Jest tu coś na pewno bardzo interesującego. Smakuje troszkę jak ciasto bananowe, no bo dodałam jednego banana, ale tak nie do końca. Natomiast totalnie nie smakuje jak pomidory. Znaczy to chyba dobrze, bo jak tak na początku pomyślałam sobie pomidory i ciasto, to tak średnio mi się to ze sobą łączyło. W środku jest takie bardziej mokre, jak ciasto bananowe, ale ogólnie powiem wam, że ono jest całkiem smaczne. Nie jest za słodkie, takie powiedziałabym aksamitne w smaku, także wydaje mi się, iż ten pomidorowy eksperyment się udał. Jestem ciekawa, co powiedzą moi znajomi jutro, gdy im powiem, że jest to ciasto zrobione z pomidorów. I tym słodko-pomidorowym akcentem chciałabym się z wami pożegnać. Ja jeszcze na pewno będę parę godzin na nogach, bo czekam na moje pranie, aż się wysuszy. I mam nadzieję, że się wysuszy, bo ostatnio, jak wyciągnęłam je z suszarki, to w połowie pranie było mokre, bo się zawinęło w prześcieradło. Także mam nadzieję, że tym razem nic takiego się nie stanie. W dodatku, no chyba przydałoby się przynajmniej częściowo zmontować ten film i może w sumie za godzinę pójdę na siłownię, pobiegać, pojeździć na rowerku, żeby spalić kalorie po cieście. Jeszcze zobaczę, jak sobie ten wieczór zorganizuję, a teraz już będę się z wami żegnać. Widzimy się niedługo ponownie w kolejnym filmie na moim kanale. Pamiętajcie o łapeczce w górze, subskrypcji. Do zobaczenia i cześć!